Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer. Witam was w kolejnym raporcie z pola bitwy. Niestety ten raport będzie na tak zwanym speedzie, czyli będzie troszkę przyspieszony, ale to przyspieszę sobie w programie do obróbki. A was zapraszam na bitwę spotkaniową, na bitwę standardową na mapie Rzeka Perłowa. Jedziemy jak Tigerem, czyli niszczycielem 9 poziomu z linii niemieckiej. Oczywiście kierowcą jest Decoder, czyli nasz już doświadczony gracz. Już trochę było na kanale tych powtórek od niego, z czego się cieszę. Jeśli tak napiszę od razu off top, o napiszę, no widzicie, o czym ja myślę. Myślę o czym innym, a mówię co innego, tak więc wybaczcie. Trzeba jak najszybciej to powiedzieć, ponieważ zaraz włączymy tego speeda. Tak więc od razu mówię. Mam dla was dwie wiadomości. Dobra i zła, no wiadomo, zawsze tak jest. Zła jest taka, że niestety, no z przyczyn technicznych nie pojawi się poniedziałek, środa, piątek, żaden film. Jest to po prostu spowodowane tym, że mam mały remoncik i nie mam w ogóle komputera, nie będę miał, bo jeszcze nagrywam na szybkiego ten raport, nie będę miał w ogóle komputera podpiętego do, nawet do prądu, tak, nawet ja sobie nie pogram, tak więc, no nic, zapraszam was na inne kanały, możecie sobie ponadrabiać zaległości, chyba że coś nie oglądaliście ode mnie, zapraszam, nie mam nic przeciwko. No i tak, dobra wiadomość jest taka, że dla osób, które się zgłosiły po jakąkolwiek nagrodę w losowaniu, to mam dla was dobrą wiadomość taką, iż tylko wy dwoje się zgłosiliście, co równa się z tym, że jeśli będzie losowanie, każdy z was otrzyma grę, tak więc macie plusa. Oczywiście ze względu na to, że nie będzie żadnego filmu, nie będzie także wyników losowania, co się równa temu, iż będziecie mogli tydzień dłużej wziąć udział w losowaniu. No, i to by było na tyle z mojej strony. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba nie. Aha, wiem. Jeśli macie powtórki takie dobre jak ta, nie wahajcie się wysłać. Wystarczy, że wyślecie powtórkę na VOD Replays, podeślecie mi link w wiadomości prywatnej na YouTubie, a ja już się tym zajmę. Jeśli naprawdę będę miał dużo do wyboru, po prostu zrobię losowanko, jakie to czasami mam zwyczaj robić, losowanie pomiędzy różnymi powtórkami. A cóż, może wasza się pojawi akurat kilka dni po tym, jak wyślecie. Zobaczymy, czas pokaże. Dobra, zaczynamy powtórkę na speedzie. Życzę miłego oglądania, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa. Mi hogar no sé dónde lo he escondido. Ando por la calle con sigilo. Me acompañan mis demonios indescriptibles ante tus ojos. Mi cara en la foto de los desaparecidos es el mismo problema de siempre. La vida enterrada en la arena no se encuentra fácilmente. No busques incógnitas y has perdido el norte. Escuchando trance escribí mi periplo. El vicio, lo que conlleva verse florecer oculto entre la mala hierba. Placer inexplicable para muchos es tentar a la muerte una vez más sin ninguna diferencia, dejando atrás la gravedad del centro de la tierra, donde la realidad entre colores se mezclan, forman eclipses, abismos y supernovas. Guardo una estrella debajo de mi gorra y salgo rumbo al infinito en un estado crítico, cambiando el nombre a las constelaciones sin permiso ni opiniones que desvelen mi secreto. Con un billete de cartón te enseño el universo. Si eres un doctor, te miro dentro del vórtice y no se asustó. Llámanos señores del tiempo. La caja de Pandora ya se abrió conmigo dentro. Me sacaron del limbo y los ángeles se escaparon del cielo. Todo estaba escrito más allá del límite de lo desconocido. Busco mi huella esperando la señal para hacer explotar las montañas de aquel otro planeta donde nos solíamos esconder y llovían cometas. En las cascadas de Medusa ya nos adentra cualquiera. Desde entonces la flor de cristal ya no reluce ni salva a pasear entre las nubes de aquel gap. Violación prescindible para respirar. Cuando el ácido y el cuerpo crean la fusión del núcleo, pronuncio la palabra.
palabras adecuadas y regreso, modificando un segundo de la historia del avión.